Kolejnym państwem, położonym już jednak na starym kontynencie, jest Oslandia. Jest to nordyckie królestwo z grupą technologiczną zachodnią. Rządzi tam w tej chwili król Oskariusz Makmak ze statystykami 333. Państwo ma 37 prowincji, development wynosi 405. W Oslandii mieści się 13 fort. Tak prezentują się idee. Państwem położonym na wschód od Oslandii jest Imperium Rzymskie, jednak są to tylko jego szczątki. Jest to oczywiście imperium z grupą technologiczną anatolijską. Obywatele wyznają animizm. Imperatorem jest w tej chwili Decimius Fabia ze statystykami 222. Resztki cesarstwa rzymskiego mają 33 prowincje, development wynosi 260, a także ma pod swoim władaniem 11 fortów. Państwem, które ma dość duże wpływy na Morzu Śródziemnym, jest rosyjskie Królestwo Cypru. Około roku 1400 w Moskwie na świat przyszedł Dmitrij Jarosławowicz, syn bogatego szlachcica Jarosława Siergiejowicza, posiadającego rozległy majątek ziemski w okolicach Moskwy. Jarosław miał także dwóch starszych synów, mającego 2 lata Iwana i 6-letniego Siergieja. W tym ostatnim, pokładał największe nadzieje, chciał, aby po jego śmierci właśnie on odziedziczył jego majątek. Lata mijały, a chłopcy dorastali. Siergiej, rozpieszczany przez ojca, stał się chciwy, zazdrosny i opryskliwy. W 1415 roku Jarosław zmarł. Siergiej od razu przejął majątek, po czym wygnał pozostałych braci, chcąc zachować swój majątek dla siebie. Dwaj bracia postanowili udać się do Kijowa, gdzie mieszkał ich wuj Borys. W okolicach Czernichowa na braci napadła grupa ukraińskich bandytów, którzy zabili Iwana oraz okradli Dmitra z ostatnich pieniędzy. Niestety, w 1417 roku Borys umiera, a Dmitr pozostaje bez dachu nad głową, włócząc się samotnie po ulicach Kijowa. Zauważa wtedy grupę bandytów napadających na kupca i bez zastanowienia rusza na pomoc. Udało mu się pokonać bandytów. W ramach wdzięczności kupiec zaproponował mu pracę na jego statku, a Dmitr przyjął ofertę. Mieli odpłynąć z niewielkiego portu na Krymie. Podróż statkiem nie należała do niezwykłych. Zatrzymali się w Konstantynopolu, gdzie Dmitr zajął się hazardem i okazało się, że ma niezwykły talent, a wkrótce zgromadził spory majątek i zakupił statek. Postanowił zająć się handlem. W czasie pierwszej podróży zatrzymał się na wyspie Cypr. Zakochał się w tamtych ziemiach. Zdecydował, że najmie grupę najemników i zajmie tę wyspę. W roku 1425 zajął Cypr i ogłosił się jej królem. Zaproponował grupie najemników stałą pracę. W kolejnych latach rozszerzył swe wpływy m.in. na Kretę, Sycylię i południowe Włochy. W roku 1436 ożenił się, a rok później urodził mu się syn, którego nazwał Iwan na cześć zmarłego brata. No i po tej dość rozbudowanej historii należy w końcu scharakteryzować to państwo. Rosyjskie Królestwo Cypru jest prawosławnym, wielkim księstwem z grupą technologiczną wschodnią. W tej chwili państwem zarządza legendarny Dmitr Jarosławowicz ze statystykami 425. Wszystkie technologie są na poziomie trzecim. Państwo ma 39 prowincji, development to niecałe 350, a także w państwie mieści się 11 fortów. Sparta. Pewnego razu żył sobie pewien 30-letni mieszkaniec Aten. Jego potomkowie byli prawilnymi Spartanami, a jego ochrzcili w wierze prawosławnej, ale wychowali na Spartana. Zauważył, jak Imperium Osmańskie wdziera się do Grecji. Postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i zebrał olbrzymią armię Januszy, Psycholi oraz pracowitych polityków. Po 10 latach stworzył obecne państwo. Sparta, niemalże identycznie jak rosyjskie Królestwo Cypru, jest prawosławnym wielkim księstwem z grupą technologiczną wschodnią. W tej chwili rządzi tam Basileus Spartan Spart ze statystykami 223. Wszystkie technologie są na trzecim poziomie. Państwo ma 38 prowincji, development to 380 i wsparcie mieści się 17 spartańskich fortów. Państwem położonym na północ od Sparty jest Liberant. Jest to katolickie królestwo z grupą technologiczną zachodnią. W tej chwili rządzi tam król Wit Jedlicka ze statystykami 222.
Wszystkie technologie są na standardowym poziomie. Państwo ma 13 prowincji, development to 121 i w państwie jest 7 portów. Państwa na zachód od Liberlandu jest Królestwo Bałkańskie. Po zjednoczeniu wszystkich plemion serbskich i chorwackich i podbiciu ludów greckich, królestwo osiągnęło największą świetność. Jednak gdy król Stefan I zmarł, sytuację wykorzystali Grecy, wszczynając rebelię mającą na celu wyzwolenie swoich ziem, gdyż król był młody, wojnę przegrał, a tereny greckie zostały wyzwolone. Królestwo to jest prawosławnym królestwem z grupą technologiczną wschodnią. W tej chwili rządzi tam despota Stefan Kart ze statystykami 666. Państwo posiada 21 prowincji, development wynosi 252 i państwo ma 7 fortów. Napoleon. Napoleon stworzył silne państwo. Szkoda tylko, że został zdetronizowany. Po klęsce na tronie Francji postanowił wziąć Polaków i stworzyć dla nich nową ojczyznę. Sam nauczył się polskiego, a nazwisko trochę spolonizował. Efektem była Napoleonia. Napoleonia jest katolickim cesarstwem z grupą technologiczną zachodnią. Obecnym władcą jest wielki konsul Napoleon ze statystykami 666. Wszystkie technologie są na trzecim poziomie, państwo ma 22 prowincje, development to 383 i w państwie mieści się 13 fortów. Montier. W czasie, kiedy państwo Karola Wielkiego rozkwitało, jego syn wyruszył do Bizancjum, aby pełnić funkcję dyplomaty. Niestety Ktosiu napadł na jego łódź, która rozbiła się w pobliżu Aleksandrii. Podejrzewał o to Bizantyjczyków. Przyszedł na islam, aby zostać kalifem i walczyć z Bizancjum i pomścić jego ludzi. Przez następne pokolenie byli kalifami zarówno sunnitów, jak i szyitów. Jednak do czasu Wielkiej Wojny Religijnej, którą to rozpętał brat władcy Pepin. Wygrał ją, ale krótko się cieszył władzą, bo w czasie drugiej krucjaty do Ziemi Świętej zginął, a wraz z nim zginęła ta chwalebna historia tego rodu w Afryce. Jednak pokonany brat z grupką szyitów założyli na terenach południowej Francji nowe państwo, zwane potem Montier. No i cóż, tak jak możemy się dowiedzieć z tej historii, Montier wyznaje religię szyicką. Jest to emirat z grupą technologiczną zachodnią, którą włada emir Karol Wielki ze statystykami 666. Wszystkie technologie są na standardowym poziomie, państwo ma 23 prowincje, development wynosi 330 i w Montier jest 15 fortów. Wilisławia. Atlantyda, legendarna wyspa, dom Atlantydów, zatonęła. Lechici dopięli swego razem z inną rasą nadludzi, mianowicie Ariami, zniszczyli Imperium Atlantów. Oni jednak się nie poddali. William Williamso, król Atlantów, został przyjęty u króla Franki. Mieli oni pomóc Frankom zgładzić dwie pozostałe rasy pan. Dokonali tego, lecz Atlanci nie pozwolili traktować się jak niewolników, bo tak traktowali ich Frankowie. Zaatakowali oni armię frankońskie i zniszczyli Frankię. Tak oto powstała druga Atlantyda, znana inaczej jako Wilisławia, od imienia króla Atlantów. Ma ona na celu dominację. Ostatnia, jak się wydaje, rasa panów, na Ziemi, powtarzam, na Ziemi. Są jeszcze w kosmosie Lechici, Ariowie i kosmiczne Dominium Orionów. Jednak oni nie mają wstępu do Układu Słonecznego. W Wilisławii panuje aktualnie Willi Williamson. Wilisławia, czyli inaczej Atlantyda, jest katolickim królestwem z grupą technologiczną zachodnią. Rządzi tam wymieniony przed chwilą Bazileus Willi Williamson ze statystykami 666. Wszystkie technologie są na zwykłym poziomie. Atlantyda ma 29 prowincji, development to 484 i w Wilisławii mieści się 19 fortów. Tak prezentują się idee. Pierwszym państwem położonym na Wyspach Brytyjskich jest Iberystan. No i najwyraźniej ci Hiszpanie wyemigrowali tutaj po zajęciu Hiszpanii przez Oslandię. Iberystan jest katolickim królestwem z grupą technologiczną zachodnią. Rządzi tam król Karol Lobragor ze statystykami 322.
Państwo ma standardowe technologie, 18 prowincji, development wynosi 206 i w Iberystanie jest 7 fortów. Na Szmaragdowej Wyspie jest kolejne sunnickie państwo, czyli imigranci. Jest to królestwo z grupą technologiczną zachodnią, której obywatele wyznają islam. Obecnym sułtanem jest Bruid O'Clery ze statystykami 666. Technologie są na zwykłym poziomie, imigranci posiadają 9 prowincji, development wynosi 85 i państwo ma 3 forty. Kolejnym państwem na naszej liście są Prusy. No i co ciekawe, tutaj przeniosło się pogańskie plemię, wygnane ze swoich ziem przez krzyżaków. No jednak przyjęli już chrzest. Tak więc jest to katolickie królestwo, które jest dość słabo zaawansowane technologicznie. W tej chwili rządzi tam król Jaunutis Wilkis ze statystykami 222. Państwo ma 20 prowincji, development wynosi 147 i w Prusach jest 7 fortów. Kolejnym państwem jest Nowy Kurdystan. Jest to państwo utworzone przez Kurdów, którzy wyemigrowali tutaj ze swoich pradawnych ziem. W końcu doczekali się swojego państwa. Nowy Kurdystan jest monofizyckim królestwem z grupą technologiczną nomadzką. Rządzi tam w tej chwili szach Mehmed Feili, który praktycznie nic nie potrafi. Wszystkie technologie są na poziomie trzecim. Nowy Kurdystan ma 53 prowincje, development wynosi niecałe 600 i państwo ma 25 fortów. Państwem położonym w dzisiejszej Holandii jest Zduniolan. Jest to katolickie królestwo z grupą technologiczną zachodnią. Obecnym królem jest Kacper Zduńczyk ze statystykami 565. Technologie są na zwykłym poziomie. Zduniolan ma 37 prowincji, development to 453, państwo ma 23 forty. I leci. Państwo to uzależniło się od wpływów niemieckich. Jednak było już dość mocno skatolizowane. Nie potrafiło wrócić do swojej wiary w XII wieku. Państwo to jest jednym z potężniejszych państw w rejonie słowiańskim. No i jak dowiedzieliśmy się z historii tego państwa, Bieleci są katolickim królestwem, no i ponadto mają grupę technologiczną wschodnią. Obecnym królem jest Jaromir Sorb ze statystykami 222. Wszystkie technologie są na zwykłym poziomie. Państwo ma 18 prowincji, development wynosi 162 i Bieleci posiadają 5 fortów. Kolejnym państwem w rejonie germańskim jest Bornholm, wyspa Bornholm, stolica Wielkich Mor. Niegdyś wielka potęga, ale teraz jest bardziej kupiecka i nastawiona na kolonizację. Bornholm jest nordyckim księstwem z grupą technologiczną zachodnią. Obecnym księciem jest Karol Bornholm, którego wszystkie statystyki wynoszą 3. Bornholm ma 24 prowincje, development wynosi 233, państwo ma 15 fortów. Na wschód, od bardzo rozwiniętej Europy Zachodniej, mamy Cesarstwo Śląskie. Jest to katolickie cesarstwo, także z grupą technologiczną zachodnią. Obecnym cesarzem jest Zawisza Czarny ze statystykami 555. Cesarstwo Śląskie ma 16 prowincji, development tego państwa to 179 i państwo ma 3 forty. Kolejnym już w tym regionie cesarstwem jest Król YouTube'a. Jest to katolickie cesarstwo z grupą technologiczną zachodnią.
W tej chwili rządzi tam cesarz, Formax, internet i od razu chciałbym podkreślić, że nie ja utworzyłem to państwo. Państwo ma 14 prowincji, development wynosi 171 i państwo to ma 9 fortów. Rozległym państwem położonym na dzisiejszej Ukrainie jest kondominium polsko-litewskie. Jest to katolickie królestwo z grupą technologiczną zachodnią. Obecnym królem jest Patryk Kondominium ze statystykami 222. Państwo to ma 31 prowincji, development wynosi 283 i kondominium polsko-litewskie posiada 11 fortów. Kolejnym dość potężnym cesarstwem w tym regionie jest cesarstwo Knurolandii. Co ciekawe, obywatele tego państwa wyznają animizm, natomiast grupa technologiczna jest zachodnia. Obecnym wielkim cesarzem jest Knuromistrz Pulchny ze statystykami 333. Cesarstwo to posiada 29 prowincji, development wynosi 273, państwo ma 15 fortów. No i na wschód od tych wielkich molochów mamy bardzo maluteńkie państewko, którym jest Nowy Azów. Jest to muzułmański sułtanat z grupą technologiczną zachodnią. Rządzi tam w tej chwili sułtan Arslan Edgid ze statystykami 222. Jest to bardzo niewielkie państewko, bo posiada 6 prowincji, development to 48, państwo ma 1 fort. Na południe od Nowego Azowa mamy Animus State. Jest to katolickie królestwo z grupą technologiczną zachodnią, w której rządzi sułtan Lutomir Animus. Wszystkie technologie są na standardowym poziomie, państwo posiada 32 prowincje, development wynosi 243 i Animus State posiada 13 fortów. Kolejnym wielkim mocarstwem jest Matrioszka. Jest to prawosławne wielkie księstwo z grupą technologiczną wschodnią. W tej chwili rządzi tam wielki kniaś Wania Wielki ze statystykami 646. Matrioszka posiada 36 prowincji, development to aż 442 i państwo ma 17 fortów. Na wschód od Matrioszki mamy prawdziwe mocarstwo syberyjskie, które zwie się Chiklan. Jest to animistyczne królestwo, które co ciekawe ma grupę technologiczną zachodnią. Obecnym wielkim kniaziem jest Kurczak Kolous ze statystykami 122. Państwo ma 30 prowincji, development to 211, państwo ma także 3 forty. Potężnym graczem w Skandynawii może się okazać Królestwo Finorusi. Obywatele tego królestwa wyznają prawosławie, grupa technologiczna jest zachodnia. Obecnym królem jest Doman Trąbka ze statystykami 444. Technologie są na zwyczajnym poziomie, państwo ma 22 prowincje, development to 96, państwo także ma 5 fortów. Tak prezentują się idee. Okej, ostatnim państwem w regionie europejskim jest Republika Kupiecka Koli. W 1441 roku pewna mieszkająca w Finlandii bogata Lapończykcza Coca-Cola, przedstawicielka kultury Sami, postanowiła coś zrobić ze swoją gotówką. Wymyśliła, że stworzy odrębne państwo. W tym celu kupiła od Nowogrodu ziemię za bezcen, zwołała wszystkich Lapończyków i wyruszyła na północ. Jej ojciec był bardzo doświadczonym kupcem, więc doradził, aby córka stworzyła republikę handlową. Tak też się stało i wraz z pojawieniem się Koli na mapie zaistniała szansa na odzyskanie przez Lapończyków swoich etnicznych ziem i przepędzenie ze Skandynawii niechcianej cywilizacji, którą może się okazać Finnoruś. No cóż, życzę powodzenia, a teraz zajmijmy się omówieniem Koli. Kola jest katolickim księstwem z grupą technologiczną zachodnią.
Tak jak było powiedziane, jest to republika handlowa. Obecną władczynią jest Coca-Cola, która nie ma swojej dynastii i ma statystyki 666. Wszystkie technologie są na zwykłym poziomie. Państwo ma jedną prowincję, której development wynosi 3. W państwie jest także jeden fort.